Dzień dobry. Jak zawsze z dawnej łaźni legionistów Szczypiornie, czyli z filii numer 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu, krótką piłkę serwuje Wam Iza Fietkiewicz-Paszek. Dziś będzie o książce absolutnie unikatowej, ale tradycyjnie zanim powiem o jakiej książce, to zdradzę kilka słów o autorze, choć tak naprawdę tym razem o jednym ze współautorów. Paweł Łęczuk, poeta, animator kultury, organizator setek imprez literackich w Warszawie, współredaktor wielu pism kulturalnych, a także reporter. Przy czym niezależnie od tego, po jaką formę literacką sięga, pisze o ludziach i miejscach. Jak sam mówi, w tym widzi największy sens swojego istnienia w literaturze. Tym, którzy omijają poezję, bądź których poezja omija, Paweł Łęczuk znany jest bardziej z autorstwa i współautorstwa książek rozmów i biografii, nad którymi pracuje zazwyczaj z Jakubem Jabłonką. O Jakubie jeszcze będzie. Ale dziś spotykamy Pawła w roli poety. Wydał kilka tomików, w tym również serię szczególnych poetyckich przewodników po miastach we współpracy z Krzysztofem Michem. I jedną z tych książek z tej serii właśnie chcę Wam dzisiaj polecić. One Day in Galicia. Historia tej książki jest niesamowita. Mianowicie w maju 2015 roku do Kalisza przyjeżdżają Krzysztof Mich i Paweł Łęczuk. Krzysztofa Micha przedstawiałam Wam już jako poetę. Jeżeli ktoś ma ochotę, to oczywiście w opisie filmu, ewentualnie jeśli kliknie w i na górze ekranu, może odtworzyć sobie któryś z poprzednich odcinków i tam mówię o książce Śladami. Natomiast tym razem Mich nie jest poetą, Mich jest fotografikiem. Ma jedno popołudnie, żeby ująć w fotografii, zamknąć w jakiś sposób klimat miasta, zachować nastrój tej chwili, tę jednorazowość, a jednocześnie próbować wejść w dialog z tym, co dla miasta jest charakterystyczne, typowe, co okiem turysty każdy może zobaczyć. Udaje mu się. Udaje mu się uchwycić klimat miasta, ale w sposób bardzo szczególny, mianowicie w odbiciach witryn sklepowych, luster i okien. Migawka zamyka w kadrach odbicia budynków, miejsc, sytuacji i oczywiście ludzi. Mniej więcej tak. W ten sposób powstaje zbiór niezwyczajnych fotografii i w tym momencie wkracza do gry Paweł Łęczuk i ma zadanie dopisać do impresji Micha swój liryczny komentarz. Robi to na przykład tak. Umyję wasze okna, żebyście mogli mnie lepiej widzieć. Podziwiać mój każdy gest. Wszystko dzieje się dla was. Słowa szybują lekko w niebo. Nie muszą wspinać się, żeby być ponad wami. Jestem od was lepsza. Mogę więcej. Swoją poezją Paweł Łęczuk obejmuje dawne wydarzenia, ale również i te, których świadkami moglibyśmy być po prostu spacerując po mieście. Jeśli chodzi o te dawne wydarzenia, to mnóstwo tu odniesień do takich ciekawych, autentycznych historii i tych dramatycznych, jak zatopienie książek w kanale Babinka i tych uroczych, takich jak na przykład bal z listopada 1829 roku, kiedy to Fryderyk Chopin tańczy z piękną Pauliną Nieszkowską. Na budynku dawnej sali balowej znajduje się dziś tablica upamiętniająca to wydarzenie. Natomiast tak brzmi impresja Pawła Łęczuka wyprowadzona z fotografii Krzysztofa Micha. Spójrz, tańczą zupełnie jak my kiedyś. Wolna przestrzeń, głowy nieobciążone myśleniem. Nie przeszkadza śnieg w środku lata. Pamiętasz? Powiedziałem wtedy, oddycham tobą. Jednak tam czeka już stary Norwid. Kiedyś do ciebie wrócę.
zatrzymam ruch w całym Paryżu. A na odwrocie, czy może po drugiej stronie tej historii, są osobiste doświadczenia poety, jego przeżycia towarzyskie, czasem nawet intymne. I taka jest geneza tej książki, tego niezwykłego prezentu, jakiego Kaliszanie dotąd nie mieli. Powstała otóż mozaika, w której przenikają się nie tylko słowa i obrazy, przenikają się również różne rzeczywistości. Z jednej strony mamy pocztówkowe niemal ujęcia zabytków Kalisza, a z drugiej ich odbicie w witrynach sklepów, w lustrach, w szyldach. Taki pierwiastek naszego tu i teraz, taka jednorazowość uchwycona okiem i wrażliwością fotografa, a następnie przetworzona przez wrażliwość poety. Ta wielowymiarowa opowieść o mieście jest taka osobista i tutejsza, mogłoby się wydawać, tak jak mówiłam, chwilami nawet bardzo intymna, a jednak jest ona ponadczasowa. Proszę posłuchać. Nie powinno się topić książek. Słowa z nich muszą wznosić się, latać, krążyć swobodnie, jak nasze myśli. Pokaż mi swój księgozbiór, a powiem ci, kim nie jesteś. Dwukrotnie na scenie sali studio Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu ten projekt słowno-muzyczny wybrzmiał przy akompaniamencie gitary Jakuba Jabłonki. Ja uprzedzałam, że o Jakubie jeszcze słówko będzie. Kto by chciał obejrzeć cały ten spektakl, oczywiście w opisie znajdzie link, ewentualnie proszę kliknąć na i w górnym rogu ekranu. A teraz zobaczmy fragment z tego wydarzenia, takiego kolażu i obrazu, i słowa, i muzyki, i wielkich emocji. Jak ciężkie jest światło. Pytają z każdego okna. Trzeba zadać pytanie chmurom, odpowiadam. Są bliżej słońca i nieba. Dziś nikt nie kradnie nafty do lamp i nie oświeca kagankiem. Siedzimy po prostu w cieniu. Szumi dokoła wiatr. Ważą się nasze losy. Czy przypadkiem nie jest to książka wyłącznie dla Kaliszan? Powiem, że oczywiście także dla nich, może nawet wybitnie dla nich, ale gwarantuję wam, że te lokalne indeksy nie są absolutnie ograniczeniem. Czytelnik, który nigdy nie był w Kaliszu, bez trudu znajdzie w książce refleksy własnych emocji. Może nawet na własne miasto też spróbuje spojrzeć z nowej perspektywy. Zupełnie przy okazji oczywiście do Kalisza serdecznie zapraszam.